Witam wszystkich, dzisiaj pokażę Wam mojego nowego pająka, a więc zaczynamy! A więc jak widzicie po tytule filmu, dzisiaj pokażę mojego nowego pająka, czyli psa Mopeus Irminia. Ale jak widzicie, są tutaj dwa pojemniki, raczej pojemnik i terrarium. A to dlatego, że oprócz pokazania mojego nowego pająka, ogólnie opiszę gatunek psa Mopeus Irminia, a posiadam dwa. Tutaj jest taki bardzo mały, gdzieś tej wielkości, no i tutaj już jest duża samica. Może nie dorosła, ale duża. Kupiłam ją, ponieważ mi się spodobała na giełdzie. Bo byłam na giełdzie terrarystycznej w Gliwicach i było bardzo porządnie. Pozdrawiam moich trzech widzów, których spotkałam. Oraz sprzedawcę, od którego kupiłam tego pająka. No i niestety, żeby wam ją pokazać, będę musiała ją wygonić. Czego oczywiście na co dzień nie robię, ponieważ ona wychodzi, tylko po prostu robi to bardzo późno. Bo na przykład o 23 ponad, więc o takiej godzinie filmu nagrywać nie będę, więc niestety, ale muszę ją teraz wygonić. Może nie ucieknie. Więc tak, muszę go wygonić i przełożyć na chwilę tutaj, ponieważ w tym pojemniku przyjechał, jeszcze dołożę to stare gniazdo, żeby się aż tak nie stresował. Tak wygląda to. I to mniej więcej tak leżało to gniazdo, tylko tu już jest mały fragment, ponieważ zawsze dokładam pająkom fragment ich starego gniazda. No, więc tutaj go położę i będzie można nagrywać. No, teraz lepiej widać. No, to pająk jest na widoku, więc możemy zaczynać. Więc najpierw zacznijmy od tego, czy nadaje się dla początkujących. Więc patrząc na zachowanie, no to tak nie do końca. Jednak ze względu na siłę jadu jest polecany początkującym, ponieważ jad ma słaby. Jednak przykładać nie będę, bo jest to niemożliwe. No i następna rzecz, jaką trzeba wiedzieć o hodowli tego gatunku, no to jakiej potrzebuje temperatury oraz wilgotności. A więc temperatura najlepiej między 25 a 28 stopni. Tak jest po prostu najlepiej w dzień. Natomiast w nocy może być około 20-22. Jest to gatunek nadrzewny, czyli terrarium musi być dosyć wysokie. Oraz ważnym elementem jest właśnie taka dosyć wysoka kryjówka. Natomiast wilgotność musi być dosyć wysoka. Czyli najlepiej codziennie spryskiwać, żeby podłoże było zawsze wilgotne. Oraz ważne jest, aby również elementy wystroju były delikatnie wilgotne, ponieważ pająk ten pije wodę właśnie z elementów wystroju, a nie z podłoża. Oj, bo nam tutaj wychodzi. I jeszcze taką ważną rzeczą jest oczywiście odpowiednia wielkość terrarium. Dla tego rozmiaru oraz dorosłego osobnika minimalne wymiary to 20x20x30. I mój właśnie takie ma. Teraz gdzieś tam sobie idzie. Teraz najlepiej będzie tak nagrać. No i widzimy właśnie teraz ptasznika w całości. Co możemy jeszcze zobaczyć? Jak widzicie, jest on prawie cały czarny i posiada takie ornamenty na odwłoku, które są pomarańczowe oraz różne zdobienia na odnóżach. Jest to bardzo piękny ptasznik. Teraz tak idealnie sobie stanął. Nagrywam co prawda przez szybę, ale przynajmniej w całości możemy go sobie zobaczyć, bo jest co podziwiać. I tak wygląda samica, natomiast samiec wygląda zupełnie inaczej. Jest bardziej owłosiony oraz jest brązowy i mniejszy. To jeszcze możemy zobaczyć sobie od spodu. Jak widzicie, od spodu wygląda w ten sposób. Więc wiemy już tyle, ale jeszcze kolejną rzeczą jest, oczywiście dosyć prostą, ale jak ktoś zaczyna dopiero przygodę z pająkami, no to niekoniecznie musi wiedzieć. A więc, czego użyć jako podłoża? Jako podłoża używamy zwykłego torfu, który można kupić w każdym sklepie terrarystycznym. I jak już wcześniej mówiłam, torf musi być wilgotny, tak samo jak niektóre ścianki oraz elementy wystroju. Kryjówka jest również bardzo ważnym elementem, ponieważ bez kryjówki pająk się stresuje.
i tą kryjówkę mu za chwilę poprawię i będzie tak jak było, a że akurat siedzi na szybie, no to mi to bardzo mocno ułatwi. A jeżeli chcecie dodać jeszcze wielkość, no to jest taka. Będzie jeszcze trochę większy. No i kolejna rzecz, czym takiego ptasznika karmić? A więc karmimy go tak jak wszystkie ptaszniki owadami karmowymi, które należy dostosować do wielkości pająka. Tej wielkości wystarczy karmić raz w tygodniu dużym świerszczem lub dwoma mniejszymi. Jednak też ptaszników nie wolno przekarmiać. Tej wielkości raz w tygodniu w zupełności wystarczy. No, kryjówkę już poprawiłam, ale ten jeszcze sobie tutaj postoi. O, jeszcze możemy zobaczyć, jak pięknie idzie. Tylko tam to tak trochę nie bardzo. Pięknie. Więc o hodowli wiemy już tak naprawdę wszystko, co trzeba. Czy polecam? Oczywiście, że polecam. Pomimo tego, że jest trochę wściekły, no to i tak jest to piękny i porządny ptasznik. I jeszcze na koniec mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że Psalmopeus irminia ma właśnie taki nietypowy wzór, o którym już mówiłam wcześniej, ale każdy osobnik ma ten wzór nieco inny. Mój, jak widzicie, ma właśnie taki, ale bywają takie, które mają trochę większy, trochę mniejszy, różnie bywa. Więc jest to takie nietypowe, no i każdy ptasznik z tego gatunku jest inny. A teraz jeszcze raz możemy sobie zobaczyć wielkość. Jest dosyć duży. I zaraz zobaczycie, jak wygląda mały Psalmopeus irminia, który jest tutaj. I kolejna ważna rzecz, jaka jest przy hodowli nie tylko tego, ale ogólnie ptaszników, czy ogólnie pająków, jest taka, że jak ptasznik linieje, trzeba dać mu spokój. Czyli jak widzimy, że jaki ptasznik się kładzie na ziemi, to znaczy, że będzie miał wilinkę, no i wtedy nie wolno go absolutnie dotykać ani karmić, ponieważ można mu tylko zaszkodzić. Należy wtedy poczekać, aż wylinieje i dopiero jak wylinieje, można nakarmić, tylko nie od razu, tylko poczekać kilka dni, żeby helicery mu stwardniały. Bo inaczej taka karmówka może mu tylko zaszkodzić. No i teraz kolejne pytanie. Skąd taki ptasznik pochodzi? A więc pochodzi on głównie z Wenezueli. Skąd też jego polska nazwa, czyli ptasznik wenezuelski. Ale naprawdę, widać różnicę w zachowaniu. Jak wyjmowałam, była wściekła, rzucała się na pensetę i pogryzła karteczkę, którą ją wyjmowałam. A teraz można ją podziwiać i stoi... I tak to już ma być. Stoi już tak dobrych parę minut. No i nie zmienia pozycji. Ale za chwilę ją schowam i pokażę wam tego małego. A tak wygląda mała irminia. Różnica w ubarwieniu jest całkiem spora. Jednak jak widzicie, malutkie są trochę jaśniejsze. No i tu wielkość już jest taka. Jednak jeżeli osobniki są tej wielkości, no to samce i samice wyglądają tak samo. Dopiero później z czasem samiec staje się zupełnie inny, a samica jest taka, jaka widzieliście. No i małe trzymamy w odpowiednio mniejszych pojemnikach. Oczywiście pamiętając o tym, żeby nie były one zbyt małe. Taki jak ten dla tej wielkości pająka jest odpowiedni. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. I w dzisiejszym odcinku to tyle.